Zarząd Powiatu Szczecineckiego ma zamiar sprzedać PKS prywatnemu nabywcy. Są już pierwsi zainteresowani. W ogłoszeniu o zbyciu udziałów powiatu w spółce nie ma zapisów o zabezpieczeniu pakietu socjalnego dla pracowników. Boją się oni o swoje miejsca pracy. Dziś związkowcy zorganizowali spotkanie załogi ze starostą w celu wyjaśnienia tych kwestii. Spotkanie nie do końca zadowoliło pracowników. Na ile wasze wątpliwości dzisiaj zostały rozwiane? No panie redaktorze, no tak na 90%, nie? No bo w 100% nie można mieć pewności, no nie ma zapisu. Co nas interesuje, żeby był w tym zapis? A co was interesuje? No chodzi nam o ochronę tą socjalną pracowników, nie? Żeby nowy właściciel nie mógł nas zwolnić po kupnie naszej spółki, bo może nas zwolnić i na swoich warunkach przyjąć. I albo przyjmiemy, albo nie przyjmiemy. To jest obawa. Wcześniej z wami tego nikt nie konsultował? Nikt. Wszystko jest robione za plecami i my żeśmy to z internetu się dowiedzieli. W jaki sposób mamy być sprzedani? A dziś starosta przedstawił, jak to będzie wyglądało. No tak, pan starosta przedstawił nam, ale zabezpieczył swoje starostwo, żeby linie zostały, szkoły były dowożone, ale już o pracowników nie napisane jest nic niezadbane. Czyli walczycie po prostu o pakiet socjalny? Tak, żeby, no żeby no pracownicy no byli pewni. A co dzisiaj wam starosta obiecał? Pan starosta dzisiaj nam obiecał, że przy sprzedaży tej spółki będzie do tego, komisja będzie weryfikowała to, będzie i pracownik mógł uczestniczyć jeden. Czyli będziecie mieli jak gdyby kontrolę nad tym wszystkim? No tak, no i pan starosta obiecał, że po każdym takim spotkaniu będzie robił spotkanie i informował pracowników, nie? Co dzieje się w tej sprawie. Czyli no możecie przyjąć, że wszystko idzie po waszej myśli. No i tak, i nie. No bo to ciężko powiedzieć, czy jesteśmy po swojej myśli. No jesteśmy troszeczkę zawiedzieni, że musieliśmy się dowiedzieć to z internetu i no, wziąć z panem starostą spotkanie, tak jakoś ustalić, żebyśmy my się wreszcie dowiedzieli, o co chodzi tutaj. Ale wcześniej, dużo wcześniej była mowa o sprzedaży firmy. Tak, była, tylko że to były tylko takie słowa gadane, a nikt nie mówi, że będzie firma sprzedawana. Ale już w grudniu czy w listopadzie na sesji no, zapadła decyzja. No tak, tylko żaden pracownik na sesji nie uczestniczył. My nie wiemy, nas ani pani prezes nie informowała, ani pan starosta, co tam się dzieje, nie? No i co teraz dalej? No czekamy, żeśmy tu był przewodniczący z Koszalina, z Solidarności. Będziemy to prawnie wszystko załatwiać. No wyjaśniać do końca, czy to wszystko było tak zgodnie z prawem tutaj robione w naszej spółce. Czy rozwiał pan wątpliwości pracowników? Ja sądzę, że nie. Trudno tutaj mówić o rozwijaniu wątpliwości. To, że pracownicy mają jakąś obawę, to jest naturalne i normalne. Prawdopodobnie zmieni się właściciel, zmieni się polityka. Zawsze istnieją ogromne obawy w takich sytuacjach co do zmian. Właściciel, jakim jest samorząd powiatowy, niewątpliwie jest pewnym pozytywną informacją dla pracowników. Natomiast chciałem uczciwie poinformować ich, w którym miejscu jesteśmy, jakie mamy postępowanie, co zapisaliśmy w naszych warunkach dotyczących zbycia udziałów, a dlaczego czegoś nie zapisaliśmy. Wydaje mi się, że te uczciwe przekazanie informacji no, dla pracowników jest pewnym jakby takim bezpiecznym odbiorem. Poinformowałem pracowników, że 12 po 12, ponieważ do 12 składane są oferty, po 12 spotkam się z nimi, że będzie taka potrzeba, będą tego oczekiwać i poinformuję ich o ofertach, które zostały złożone. Te oferty będą podstawą do prowadzenia negocjacji i też przekazałem, jaka forma będzie negocjacji, bo to taka główna obawa pracowników. Zaproponuję po dzisiejszym spotkaniu, zaproponuję na zarządzie, aby w tym zespole negocjacyjnym uczestniczył również jeden z pracowników wyznaczony przez załogę, tak aby załoga miała wiedzę na temat procedowania w zakresie zbycia udziałów. Myślę, że to no, w jakiś tam sposób te obawy pracowników trochę rozwiało. Batalion ewakuacji sprzętu ziemi szczecineckiej ma nowego dowódcę.
Zaledwie przed 7 miesiącami podpułkownik Maciej Kowalski obejmował obowiązki dowódcy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu Ziemi Szczecineckiej, a wczoraj, 3 stycznia, przekazał je swojemu dotychczasowemu zastępcy, majorowi Aleksandrowi Suchanowskiemu. Podpułkownik Kowalski obejmie dowództwo nad bydgoską jednostką. Podczas apelu odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, ceremoniał podniesienia flagi państwowej przy akompaniamencie hymnu narodowego oraz defilada. Wybrani żołnierze odebrali również z rąk pułkownika Artura Wiatrzyka wyróżnienia. Nagrodą rzeczową wyróżnieni zostali major Aleksander Suchanowski, podporucznik Krzysztof Pawłowski oraz starszy chorąży sztabowy Cezary Gromek. We wszystkich kościołach w okresie bożonarodzeniowym można podziwiać rozmaite szopki. W kościele świętego Franciszka z Asyżu przy ulicy Bukowej można zobaczyć dość nietypowe przedstawienie narodzin Jezusa. Oprócz świętej rodziny zobaczymy tam wiele zwierząt żyjących w naszych lasach. Wśród świerków zobaczymy wilka, jenota, lisa, borsuka, jeża i wiele innych. Na ołtarzu rozgościły się ptaki, a ołtarz jest jednym z elementów szopki. Wypchane zwierzęta do szopki użyczyła dziupla z nadleśnictwa Czarnobór. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie nadal odbierało i wywoziło odpady komunalne, poinformował zastępca burmistrza Daniel Rak w programie samorządowym. My szacowaliśmy, że odbiór powinien, kwota, która wpłynie, powinna być poniżej 2,5 miliona, tak się też stało w tym przypadku. No cóż, jeżeli chodzi o sam poziom cen, no my konsekwentnie mamy przyjętą uchwałę, która mówi, że ci, którzy złożyli deklarację i segregują odpady, winni ponosić opłatę z tego tytułu 14 zł miesięcznie za osobę. Czyli w przypadku dwóch osób w domu 28 zł, czterech to 56, cztery osoby, jeżeli zamieszkują dane domostwo, to 56 zł. Te osoby, które nie chcą segregować, wówczas winny ponosić opłaty w wysokości 21 zł. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwości, bo to budzi nieraz różnego rodzaju napięcia i komentarze. Mi się wydaje, że staramy się doprowadzić tutaj częstotliwość odbioru do optymalnego. Jeżeli chodzi o zmieszane odpady, no to można to, wiadomo, że trzeba podzielić w ogóle Szczecinek na dwie grupy tych, którzy oddają odpady. To są ci, którzy zamieszkają w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, bo wiadomo jest, że tych gniazd w zabudowie wielorodzinnej jest stosunkowo więcej, ale też częstotliwość ich jest większa. I tak na przykład, jeżeli chodzi o zmieszane, to raz w tygodniu wszystkie pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej są opróżniane. Natomiast jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, to tam przez większą część roku jest dwa razy do roku, natomiast od maja do września częstotliwość jest zwiększona też do raz w tygodniu, ze względu na to, że ten okres, kiedy temperatury wzrastają, jest bardziej dokuczliwy, te śmieci fermentują i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta częstotliwość jest zwiększana. Jeżeli chodzi o szkła, to zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, ono jest odbierane dwa razy w miesiącu. Jeżeli chodzi o tekturę i plastiki, w zabudowie jednorodzinnej ta częstotliwość jest rzadsza, czyli dwa razy w miesiącu, natomiast z kolei w zabudowie wielorodzinnej, czyli popularne plastiki i PET i papier, raz w miesiącu. Ponadto w programie będzie mowa o środkach, jakie miasto przeznaczyło na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Burmistrz powie też, jakie przepisy obecnie obowiązują przy wycince drzew na prywatnych posesjach. Dziś środa, a więc będzie wyświetlony pierwszy w tym roku film w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Szok. Chcemy przypomnieć troszeczkę zapomniane i zaniedbywane ostatnimi czasy kino skandynawskie, a konkretnie norweskie, dlatego też przygotowaliśmy na dzisiaj dla wszystkich miłośników nieco innego kina najnowszy obraz filmowy jednego z ciekawszych norweskich reżyserów, Rune Dengstata Langlo. To jest postać bardzo znana w Norwegii, nie tylko w Norwegii. Myśmy już kiedyś w naszym DKF-ie pokazali jeden z jego filmów, tak zwane Białe Szaleństwo z 2009 roku. Dzisiaj jego najnowszy obraz filmowy zatytułowany Witajcie w Norwegii.
pojawi się wątek uchodźców przybywających do Skandynawii. Co prawda w takiej oprawie komediowej, ale film moim zdaniem jest najciekawszy, kiedy interpretuje się go przede wszystkim z perspektywy takiej niepoprawności politycznej. Okazuje się, że Langlo jest bardzo zdystansowany do tych wszystkich hura postępowych haseł związanych z otwieraniem granic dla uchodźców i emigrantów spoza Europejskiego Kręgu Kulturowego. I stąd wydaje mi się, że film może wywołać różne reakcje wśród publiczności, ale też o to chodzi, żeby było o czym po seansie filmowym potem porozmawiać. To jest nasza pierwsza propozycja. W drugiej kolejności no, chcemy Państwu zaprezentować jeden z najnowszy film, no, klasyka czeskiej kinematografii. Będzie to przedpremierowa projekcja, więc znowu udaje nam się nieco wcześniej sprowadzić do Szczecinka, do naszego DKF-u tytuły filmowe, które będą pokazywane no, nieco później. A mowa w tym przypadku o filmie Nauczycielka, jednego z, tak jak powiedziałem, z najwybitniejszych twórców czeskiego kina, Jana Chrzebejka, tego samego, który był nominowany do Oscara w 1990 roku za film Musimy sobie pomagać. To jest klasyk czeskiego kina, świetna komedia. No, ci z Państwa, którzy znają filmy Jana Chrzebejka, na pewno będą zadowoleni, bo to jest taka kwintesencja, prawdę powiedziawszy, czeskiego kinodramatu. Kolejne propozycje filmowe to no, zupełnie diametralnie różne od siebie gatunki filmowe. Kino argentyńskie, oficjalny kandydat kinematografii argentyńskiej do Oscara, film zatytułowany Honorowy Obywatel. Komedia opisująca rolę pisarza, opisująca los pisarza, który po wielu latach nieobecności przyjeżdża do swojego rodzinnego miasta, no i tam towarzyszą mu różne dziwne sytuacje, z którymi musi się jako autorytet literacki zmierzyć. A na zakończenie ponownie wracamy, pojawiamy się w Czechach. Konkretnie pokażemy Państwu film, który z kolei w 2001 roku był nominowany do Oscara. Film Dawida Ondrzeja Trojana zatytułowany Żelary. To jest taka epicka opowieść, w której akcja rozgrywa się na terenie Czech podczas II wojny światowej i zaraz po wyzwoleniu. Świetne role, świetne kreacje aktorskie, między innymi Anny Geislerowej. I znowu, tak jak powiedziałem, kwintesencja takiego czeskiego spojrzenia, bardzo pełnego dystansu i lekkiej ironii na swoją własną historię. A termin wszystkich projekcji niezmienny, oczywiście w każdą środę o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszam. Po raz kolejny ulicami Szczecinka 6 stycznia przejdzie barwny orszak Trzech Króli. Tradycyjnie 6 stycznia udamy się orszakiem Trzech Króli. Scenariusz podobny jak w poprzednich latach. Rozpoczęcie około południa scenką ewangeliczną przy Kościele Ducha Świętego. Później przejdziemy ulicami Piłsudskiego, Mickiewicza, Ordona do muszli koncertowej. Po drodze też scenka ewangeliczna przy szkole muzycznej. Słynna scena już chyba balkonowa, gdzie w postaci Biuliny wcielą się osoby władz samorządowych. I przejdziemy do muszli koncertowej, gdzie będzie zakończenie orszaku, ale też i na zakończenie będzie koncert kolęd pastoralny, tak żebyśmy wszyscy mogli pokolędować. Prowadzić będą dzieci, młodzież, zespoły ludowe. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa, tak aby dać chociażby świadectwo naszej wiary. Widzimy, co się dzieje na świecie. Są wyznawcy różnych religii, którzy dają świadectwo, a my pokażmy naszą chrześcijańską wiarę, ale też, że jest to wiara religii radosna, gdzie Pan Bóg jest naszym Panem i wodzem, który nas prowadzi. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w orszaku, też i w swoich przebraniach, może za pasterzy, za królów. Będą rozdawane też i korony orszakowe, naklejki, śpiewniki, tak abyśmy radośnie dawali świadectwo naszej wiary. W parku na zakończenie też będzie możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, może właśnie razem wspólnie takiego świątecznego obiadu, tak abyśmy byli razem chociaż na chwilę. Wiadomo, że jak jest zima, to jest zimno, troszeczkę cieplej się ubrać, ale chociaż żeby właśnie na krótką chwilę być razem jako wspólnota Kościoła i wyznawcy Chrystusa. Zespół Swojacy z Sitna zaprasza na trzeci ludowy przegląd kolęd i pastorałek, który odbędzie się 8 stycznia bieżącego roku w Kinie Wolność w Szczecinku. Panie Radny,
Ja w imieniu zespołu Iwona Wójta gminy Szczecinek chciałam zaprosić Państwa na trzeci przegląd, ludowy przegląd kolęd i pastorałek. Pozwoli Pan Przewodniczący, że złożę na Pana ręce nasze zaproszenie. To jest zespół Swojacy. Sitna ma zaszczyt zaprosić Pana Henryka Wiszomirskiego z małżonką na trzeci ludowy przegląd kolęd i pastorałek, który odbędzie się 8 stycznia 2017 roku, godzina 14 początek. Szczecinek, Kino Wolność, ulica Wyszyńskiego. To jest proszę do Pana Przewodniczącego. Dziękuję bardzo. I takie samo zaproszenie mam dla Szanownych Państwa Radnych Rady Gminy Szczecinek. To też złożę na ręce Pana Przewodniczącego. Czyli każdy z Radnych ma to zaproszenie. Tylko wystosowaliśmy takie zaproszenie ogólne do Państwa Radnych. I jeszcze takie samo zaproszenie też złożę na ręce Pana Przewodniczącego Rady dla Państwa Sołtysów. Też wszyscy Państwo Sołtysi jesteście zaproszeni. Czujecie się zaproszeni. Tak, czujcie się zaproszeni na ten nasz trzeci przegląd. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach, a ja zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.